udział w nieruchomości to nie jest mieszkanie. Na rynku pojawia się wiele ofert, które kuszą cenę. W ogłoszeniach znajdujemy zapisy, że są to udziały ze wskazaniem na lokal. Niestety, błędne rozumienie, co to jest dokładnie udział, bywa źródłem poważnych problemów. Po pierwsze, należy wskazać, że nabywając udział, nie stajemy się wyłącznym właścicielem lokalu, nawet jeśli wraz z zakupem udziału związane będzie prawo do korzystania z nieruchomości. W potocznym obiegu funkcjonuje przeświadczenie, że przez pewien zapis w akcie notarialnym umowy sprzedaży można w wyniku nabycia udziału stać się właścicielem konkretnego lokalu. Tym zapisem ma być stwierdzenie w akcie notarialnym, że na przykład w ramach nabytych udziałów nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego, położonego na pierwszym piętrze, o powierzchni takiej i takiej, składającego się w pokoi, kuchni, łazienki. Nabywca podekscytowany kupnem udziałów uważa, że stał się poprzez ten zapis wyłącznym właścicielem tego mieszkania. Jest to całkowicie błędne przekonanie, gdyż nabył tylko i wyłącznie ułamkową część nieruchomości, a lokal otrzymał tylko do korzystania, używania, jak to piszą notariusze w sporządzonych aktach. Wyłącznym właścicielem tego lokalu może stać się tylko w wyniku zniesienia współwłasności, lecz nie na 100% tak się stanie. Zapis o wyłącznym korzystaniu z lokalu nie wiąże sądu w ewentualnym postępowaniu o zniesienie współwłasności. W toku takiego postępowania, pomimo tego, że korzystaliśmy z mieszkania czy z domu przez wiele lat, to i tak można go stracić. I jako przykład dzisiaj wskażę niedawny case z mojego biurka. Klientka kupiła niewielki udział w nieruchomości w małym mieście. Znalazła ofertę w internecie, gdzie napisano udział ze wskazaniem na lokal, mieszkanie 51 m2. Kupiła ten lokal mieszkalny od byłego współwłaściciela według stawki rynkowej, licząc za metr kwadratowy, tam wyszło 3,5 tysiąca, a więc zapłaciła 178,500, bo myślała, że kupuje lokal mieszkalny, a nie udziały. Pomieszkała 2 lata i nagle otrzymała pismo, wniosek o zniesienie współwłasności. Zdenerwowana przyszła do mojej kancelarii z zapytaniem, czy możliwe jest to, aby pozostali współwłaściciele zabrali jej lokal, bo taki właśnie wniosek sformułowali w piśmie. Po analizie dokumentów okazało się, że wartość udziału, który kupiła, nie odpowiada wartości lokalu. To był naprawdę niewielki ułamek. W postępowaniu o zniesienie współwłasności biegły wycenił wartość udziałów każdego współwłaściciela i wyszło, że wartość kupionego przez moją klientkę udziału wynosi 15,500, a zapłaciła za niego 178,500. Jednocześnie biegły wycenił odrębnie wartość każdego lokalu w budynku i wyszło, że wartość lokalu tego mieszkania, który ona zajmuje, to tylko 158,000, bądź aż w tym przypadku. A zatem, jeżeli chciałaby, żeby sąd ustanowił na jej rzecz odrębną własność, musiałaby zapłacić pozostałym współwłaścicielom 142,500, tak? I to jest największa pułapka. Gdy nabywca udziałów myśli, że kupił lokal, a tak naprawdę kupił wyłącznie udziały. Jak widać, w skrajnych przypadkach można stracić lokal mieszkalny czy użytkowy, a do tego można jeszcze zostać zobowiązany przez sąd do zapłaty innym współwłaścicielom nieruchomości bardzo znaczących kwot pieniężnych. Udziały mogą być świetną inwestycją, ale gdy nie mamy wiedzy, jak je kupować, mogą być źródłem poważnych kłopotów. Czy zatem nie inwestować w udziały? No stop. Ja od lat prowadzę tego typu transakcje i zarówno absolwenci prowadzonych przeze mnie szkoleń, jak i klienci osiągają naprawdę spektakularne zyski, kupując udziały od byłych małżonków, spadkobierców. Mało tego, w biurze nieruchomości, które prowadzę, obsługujemy regularnie współwłaścicieli, którzy nie wiedzą, jak zabrać się za sprzedaż udziałów i borykają się z takimi problemami, jak na przykład to, że dwóch spadkobierców chce sprzedać mieszkanie, a jeden, ten mniejszościowy, ich blokuje. Pomagamy wówczas znaleźć nabywcę na taki temat, a na
wstępnie znieść własność, no i finalnie zrobić flipa na udziały. Udziały, gdy dobrze przeprowadzimy audyt współwłasności, są nie tylko bezpiecznymi transakcjami, ale i najbardziej dochodowymi. Nie są jednak dla każdego. Wymagają praktycznej wiedzy, a nie jakichś akademickich wywodów. Współwłasność rządzi się bowiem swoimi prawami. Ja od lat trudne transakcje na rynku obsługuję, to moja pasja i praca zawodowa. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprzedać udział, bądź nauczyć się, jak zarabiać na udziałach, zapraszam.